I właśnie oni rozpoczęli pierwszą odsłonę tego spotkania, skoro Piotr był łaskaw poczynić odniesienie do tabeli, ale tymczasem to najlepszy sposób na uczczenie urodzin. Nie minęła 9 sekunda spotkania. Mateusz Ribeiro Ferreira strzela gola otwarcia rezultatu. I dopełniając składu tej czwórki z numerem 9 w ekipie Wemetu, Wojciech Dobek. Okazja, Wenta w słupek, poprawka! Wybija Korołyszyn, ależ gorąco pod bielską bramę. Transportuje piłkę na połowę rywali. Lutecki w poprzek, wypatrzony Kubik. Cyrkuluje piłka, a między Bielszczanami świetne uderzenie Korołyszyna. Dobrze jednak blokują goście. Zastawnik, ależ znakomicie znalazł się przy dalszym słupku. Tomasz Lutecki, 4. minuta. Bielszczani obejmują prowadzenie 2-0. Kolejne zagranie tego duetu, Marek Pięton do Kubika. Zdążył z interwencją Weta, ale piłka nadal w dżenie jednak. Rzut rożny dla gospodarzy. Budniak. Wygrany pojedynek. Budniak! Doskonała interwencja. 3-2. Przez moment ruszali zawodnicy z... Ależ teraz obrona Iwanka. Piłka znowu przy nodze kapitana i fantastyczna akcja. Podanie Mateusz Ribeiro Ferreira. Wykończenie Paweł Budniak. Miałby doskonałą sytuację Czech na podwyższenie wyniku. Mateusz, Piętą, Zajdler do Gustavo Henrique na 4-0 w 16 minucie. Wszystko się klei i zgadza w grze rekordzistów. W powietrzu Iwanek, już piłka na połowie rywali. Korołyszyn, dogranie do Marka, Kornat z refleksem, czujnie. Świetny zwód Sidora i w 35 minucie doczekaliśmy gola numer 1 dla Wemetu Królewska. Kamisja Królewska. Wiem, w toku Jagiellonii jeszcze Kacper Madeja do Mateusa. Czy wystarczy czasu na oddanie strzału? Mateusz zablokowany przez Tichelino. Madziąg. Już nie zdążą gracze z Kamicy Królewskiej, bowiem rozległa się syrena kończąca to spotkanie, w którym rekord bielsko-biała pokonuje Wemet FC Kamienica Królewska 4-1. No taki ciężki w ocenie cały mecz, bo oczywiście rekordziści wygrywają, byli faworytem, byli w tym meczu drużyną na pewno lepszą